Reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim dżinglu zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shoutoutu. Tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą, mam nadzieję, sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym, byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne, whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie, możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić? Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc, drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Wytłumacz mi, Maer, jak to jest możliwe, że... I młody chłopak, on bezbronny, chory, będący w takim bagnie, jaki mu zaserwował ten dom, czego już się domyśleliśmy wcześniej. Słyszę taką radę, ty musisz walczyć, ty musisz być twardy, ty musisz się przeciwstawiać, musisz być silny, bo jesteś mężczyzną albo coś takiego i nie masz prawa być słaby i pokazał, jak jest silny przeciwko dużo silniejszym od siebie, tak? Przeciwko swojemu ojcu, na którego pewnie nie chciał podnieść ręki, bo coś go blokowało, bo ojca nie wolno uderzyć, nie wolno się mu przeciwstawiać i tak dalej. I słyszę taką radę od kogoś, komu zaufał. Przeciwstawiaj się, walcz, nagrywaj. Nie potrafię tego zrozumieć. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. To się nie da zrozumieć, ale ja takie rzeczy już widziałam. Te ośrodki, które mają pomagać dzieciakom, w których też byłam, nie takim, w którym się wychowałam, one nie pomagają, sprawiają, że może 1% osób, które się tam wychowały, coś w życiu jeszcze ze sobą zrobi. Nie potrafię ci wytłumaczyć i zrozumieć, bo tego się nie da zrozumieć. I powiem ci, że nie wiem, ja nie chcę wracać w ogóle do tego miejsca. Nie chcę o nim myśleć, bo to przywołuje straszne wspomnienia, ale... Ona mu pokazała sposób na to, żeby radzić sobie z koszmarami i strachem. Stary, średniowieczny sposób. Bardzo dobry, skuteczny. Tylko kurwa, nie można z tego później w żaden sposób wyjść, jak już coś takiego wpadniesz. Możesz mieć 55 lat albo 60. Dalej się w tym taprać. Wyciąga telefon. Który dzwoni. W momencie, kiedy wyciągasz, on dzwoni. On chciał zadzwonić do tych policjantów, którzy są na oglądaniu domu. Kto dzwoni? Czy miałbyś wpisany numer policjanta z pracy? Pewnie tak. Albo Krystian Kowalski, albo Zombie. Nie wiem, jak go wpisałeś. Zombie, po ksywach wszyscy są. Czy odbierasz, czy zajmujesz się sprawą? Odbieram, bo to jest stępień, on tam był.
Daję na głośno mówiąc. Coś ty powiedział na tej konferencji. Halo, jesteś tam? Jestem. Wiesz, że Stępień jest w szpitalu? Wiem. A jestem jego lekarzem prowadzącym, że do mnie dzwonisz? Rozłącza się. Dobra, dzwonię do tych policjantów. Co tam? Co macie na domek, który oglądaliście? Jak sielankowe życie? Wiesz co, one siedzą w domu cały czas. Jeszcze zanim się zaczął ten pieprznik ze Stępniem. No bo wiecie, to sąsiadujące posesje są, no nie? Więc ci, którzy pojechali tam oglądać dom Kornawskiego, widzieli to po prostu. To przyjechał tutaj Ford Focus, ten, którego sprawdzali chłopacy na bębnie, Marek Iglewski. I od tej pory, no, są w domu. Kornawski, Iglewski i ta ich córka. Nikt nie przychodził, nikt nie wychodził. Tyle. Tyle mamy. Dosyć stagnacja. Może powinniśmy przeszukać ten, nie wiem, pokój chłopaka, czy cały dom. Tylko to musielibyśmy, wiesz, jakieś kwity na to dostać. Że jest to z drzwienia, co? Czy to jest na głośno mówiącym? No tak, tak, tak. Ten. Więc czy ty to mówisz, Dominiko, wiedząc, że to jest na głośno mówiącym? Że mamy teraz podstawy do tego zrobić. Słuchajcie. Tam jest dziecko, które trzeba stamtąd wyciągnąć, które moim zdaniem jest w niebezpieczeństwie i które może mieć materiały, które... Wiesz jak z dziećmi. Kurwa, no najpierw trzeba mieć naprawdę silną podstawę, żeby zabierać się za wyciąganie dziecka, bo inaczej, wiesz, spalimy, wiesz, sąd, kurwa, sprawę i tak dalej. Więc trzeba do tego delikatnie podejść. Ale przeszukanie, wejście na teren domu nie powinno być problemem. No to jest, ten chłopak tam mieszkał. Nie komunikował się z ojcem, z tego co mówiliście. Możliwe, że on coś ukrywał przed tym ojcem. Tylko no to musicie załatwić wy przez komendanta, albo żeby on załatwił przez prokuratora. To on mówi w sensie jasną procedurę, ja po prostu, ja Termos, nie znam tej procedury dokładnie. Trzeba ich tak czy inaczej, zanim to ruszymy tą procedurę. Ale tak czy inaczej trzeba ich cały czas obserwować i postawimy chłopaków, żeby patrzeć, co się dzieje w cementowni. No dobra, my tutaj zostaniemy. To jest ładna alejka, domy jednorodzinne. Tego Stępnia szkoda, to kurwy nędzy. No. Co ta pizda z prasy mu powiedziała? Krótko rozmawiali. Nawet się zastanawiałem, czy nie podejść, zanim on wyszedł do niej, do płotu, ale jesteśmy, wiecie, no, ukrywamy się. Ale ona zadała mu dwa pytania, on po prostu zesztywniał i padł. Dobra, siedźcie tam, chłopaki. No, to my siedzimy. Cześć. Wróćmy na tę ławkę w parku. 14 z minutami. Jaki jest plan? Plan jest skomplikowany z tego powodu, że mamy dziecko i czterech niebezpiecznych facetów. Choć tak do końca nie wiemy, czy wszyscy cztery są niebezpieczni, ale mamy pewne podejrzenie, że wszyscy są w jakiś sposób umoczeni. Z tego dwie osoby mają skłonność do agresji, która została potwierdzona. To jest ojciec Aleksandra oraz Otto Dunsz. I Wiktor twierdzi, że ktoś, kto miał w przyszłości skłonność do agresji, do brutalności, do uszkadzania innych ludzi, to ciężko jest wyplenić siebie i to zostaje. I co pewien czas te demony z przeszłości mogą się w kimś odezwać. A ty mówiłeś, że ten Mareczek wyjątkowo chroni swojego członka rodziny. Tak, oni są kuzynami, czy... Kuzynami. Coś takiego.
I wiesz, kojarzę te amerykańskie filmy o wieczorach kawalerskich, kiedy faceci budzą się nachlani po imprezie w jakimś drogim hotelu w Dubaju i nagle znajdują w wannie martwą kobietę i co robią, tak? Ja mam wrażenie, że ta sytuacja wyglądała jak właśnie w takim amerykańskim filmie. Tylko zobacz, co się stało w parku? Ktoś za tym chłopakiem wyszedł. Wiesz co, on mógł wrócić do domu i stanąć przed ojcem, tak jak poradziła mu siostra, zmierzyć się z nim i tak dalej, powiedzieć, ja mam na ciebie filmy, nagrywałem to wszystko, mam to na komórce albo coś takiego. I wiesz, oni mogli go puścić, zostawić, albo może go uderzyć i później zawieźć do parku. Wiadomo, jeżeli on tam przyszedł, samochody dwa razy wyjeżdżały, tak? Ford Focus. Także to mogło stać się w domu albo w parku. To nie jest ważne, gdzie to się stało w rzeczywistości. Chłopak nie żyje, został przez kogoś zabity. Mi się wydaje, że raczej mogło się to wydarzyć w domu, a tam ciało zostało tylko i wyłącznie w nocy przetransportowane. I wy... On nie miał telefonu. Jedyną osobą, która miała tam telefon, jest Renata. I jeśli on by powiedział, że ma, że to dziecko, ta dziewczynka ma filmy, nagrania, to nie wiem, czy by to tak wyglądało. Ale o czym teraz myślisz? No to by jej wzięli ten telefon, tak? Albo może ona wie, że ma to na telefonie. Ona ma na telefonie co? Ona może mieć na telefonie. Jak z nią rozmawiałam, była w dosyć szczególny sposób. No, martwiła się o ten telefon, bo akurat koło niego siedziałam. I ona może tam coś mieć. A to sprawia, że ona też jest w niebezpieczeństwie. To jest tylko mała dziewczynka. To wie, może zaraz też puszczą je nerwy i wszystko będzie stracone. Szczerze mówiąc, to mnie to w tej chwili nawet nie interesuje, kto zabił tego młodego. Ta mała po prostu jest tam, gdzie nie powinna być. Kurwa, Mauer, ale ty źle myślisz. Ty teraz... Myślisz o dziecku i kładziesz swoją karierę na szali, bo zrobisz jakiś numer, nie wiem, ateków. Chcesz czarnych wezwać, żeby ją po bozu stamtąd wyciągnęli? A co jak się jebłaś? Stary nie patrzy na ciebie przyjaznym okiem, bo jesteś od Murawskiego, no i ściągnięte jeszcze tutaj. Zaryzykujesz to? Ja mam bliżej do emerytury niż ty. Trzeba zdobyć ten telefon, tak. Trzeba zdobyć ten telefon, ale trzeba jeszcze spotkać się z Otto Duszem w rzeczywistości i jego przemaglować. Okej. Dobra. Ale... Ja nie pozwolę, żeby ona tam siedziała. Siedziała z tym, kurczę... Kotolami, przemocowcami. Jeszcze jest Mareczek, także ta dwójka wydaje mi się, że jest potrzebna Mareczek. Do tego. Mareczek, może jest szansa, że coś powie. Może będzie chciał ratować dupę, a jeśli nie, jeśli sam nie tuszował tej sprawy. Możemy go zaprosić do samochodu i porozmawiać z nim. Prosimy go na komisariat. Ja bym go zaprosiła na komisariat, może właśnie przy okazji przejechania na zielonej strzałce. Napisz co chcesz w wezwaniu, ale ma się pojawić, tak? Dobra, to wróćmy na komisariat. Park jest przyjemnym miejscem, ale tutaj nie załatwimy. Trzeba zastanowić się, jak się do nich dobrać, a trzeba od czegoś zacząć. Niech będzie to Iglewski. Czyli czy następnym krokiem jest spotkanie się z Iglewskim, w sensie ściągnięcie go na komisariat, tak? W kwestii przepytania.
czy rzeczywiście wezwanie dotyczy domniemanej zielonej strzałki i pogwałcenia tej ważnej reguły, czy też po prostu w sprawie morderstwa Aleksandra Kornowskiego. Nie musimy mu mówić, po co go wzywamy. Wzywamy go w charakterze świadka. Aha, no tak, dobra. Dobrze, czy siedzicie sobie oboje i chcecie z nim porozmawiać, czy ewentualnie odsyłacie kogoś do jakichś innych działań? No wiesz, ja tej rozmowy prowadzić nie powinnam. No. Ale chętnie się jej przysłucham. Za tak zwanego weneckiego lustra? My mamy tam weneckie lustro? No, nie wiem, na pewno jakieś pomieszczenie, z którego można zobaczyć, jak jest przesłuchiwany ktoś. Czy za pomocą kamerki przemysłowej, czy za pomocą szkła, nie wiem. Nie, ja myślę sobie mogę stanąć w kącie pokoju przez. Dobrze. Żeby widzieć jego twarz, czy za jego plecami? Za plecami. Mhm. Chcesz wejść później do pomieszczenia, czy już czekać, jak ja go tam wprowadzę? Wejdę sobie później. I jeszcze możemy zrobić to na dwa sposoby. Możemy do niego zadzwonić, że ma się stawić już, albo lepiej wysłać pod niego radiowóz, żeby go po prostu przywieźli. Chłopaki. Czy ja to od niego nie dostałam telefonu? Chyba brałaś numer telefonu. To zdecydowanie można do niego po prostu zadzwonić, ale no to... To ktoś z komisariatu da. Zrobi. Dobrze, ja dzwonię po niego. Wzywam go po prostu na komisariat. Już, w tym momencie. Ma rzucić wszystko, dostanie usprawiedliwienie. Jeżeli jest w pracy, dostanie pismo, że ma się pojawić. Oni siedzą wszyscy w tym domu, to w pracy go nie ma. Nawet nie odpowiada. Odkłada telefon. Więc zostawia pewne niedopowiedzenie. Czy będzie wagarowiczem, czy też posłusznym obywatelem. A ja dzwonię do chłopaków, którzy tam siedzą i mówię, że mają mnie informować, czy ten typ wychodzi z samochodu, Boże, wychodzi z domu i czy jedzie na komisariat, albo czy opuszcza miejsce po prostu. Opuszcza. Idzie do auta. Wsiada do auta, odpala tego fokusika. Mamy jechać za nim, czy zostać na Kornowskim? Nie, zostawcie tam. Zostańcie tam. No więc samochód rusza. Przejdźmy już do sytuacji, w której ten fantastyczny prawy obywatel wprowadzany przez Siwego do pomieszczenia ma zostać porozmawiany. To jest może wasze biuro, ten taki pokoik z biurkiem, czy to jest rzeczywiście pokój przesłuchań jak z amerykańskich filmów? Jak to wygląda? Wiesz co, ja bym powiedziała, że to jest taki pokój przesłuchań jak rodem z PRL-u, że tam gdzieś jest pokój, który ma może jedno małe okno, ławkę i krzesełka i to wszystko. I wszystko jest żółte od dymu papierosowego wypalonego w tym pomieszczeniu. Plus jest pomalowany tą farbą taką, nie wiem, olejną, jak szpitalną. To jest facet w okolicach 50-tki. Świetnie zachowany, że tak powiem, i mimo tego, że wygląda trochę jak fan disco polo, bo ma odpowiedniego wąsa, taką łysinkę, tylko z tyłu trochę ma dłużej, złoty łańcuszek na nadgarstku, srebrny zegarek na lewym nadgarstku, jest taki ładny, jest opalony i ta opalenizna to nie jest, on nie leży na słońcach, to raczej jakieś solarium. Jest w nim niezłomna pewność siebie prezentowana uśmiechem i takimi oczyma, które nie przejmują się tym, że właśnie się to dzieje, co się dzieje. Wchodzi, patrzy na ciebie, siada, rozumie, tak? Można palić, czy nie można palić? Pan nie może. O.
Świadek. No. Ja myślę, że ten wygląd Iglewskiego trochę zakuł Siwego. To jest taka cecha chyba gatunku, bym powiedział, i płci, że mu się udało w jakiś tam sposób omotać Mauer, no? Pomimo tego, że tak wygląda i nie pasują. Myślę, że tu nie było nic wspólnego z motaniem, wiesz? No, zobaczymy, jak będziecie mieli tą scenę o rozmawianiu na ten temat. A co? Korecki siada, wyciąga jakąś tam teczkę, otwiera ją. To jest jakaś losowa teczka, taka z standardowymi pytaniami i tak dalej. On mimo wszystko sięga do kieszeni, tak jakby sięgał po papierosy czy zapalniczkę, ale wyciąga takie srebrne, owalne, walcowate puzderko. Odkręca, patrząc ci w oczy, że nie wiem, gdybyś na przykład powiedział wrzuć to, czy tam ręce do góry, czy coś, to patrzy, żeby być posłuszny, uśmiechnięty, ale jak otwiera, to w środku są poustawiane w rządkach wykałaczki. Wyciąga jedną wykałaczkę sobie w usta, zakręca to puzderko na wykałaczki i grzebie sobie w zębie. To ma sygnet na ręce albo coś, co Korecki może zobaczyć? Jak ma łańcuszek, to może też sygnety. Nie ma sygnetu, ma obrączkę i ta obrączka, kiedy ręka mu się rusza z tą wykałaczką, to wiesz, ta obrączka też się lekko rusza, przez co ukazuje ślad nieopalony. Rozumiesz? W sensie, jeżeli on jest na tym solarium, to jest i się cały opala, to pod obrączką nie jest opalony. Co sprawia, że na innych palcach byłby ślad po czymś, gdyby nosił, ale zdjął. Ale nie ma takiego śladu. Ja robię taką standardową procedurę. Trochę nie wiem, jakim dokładnie pytaniem go podejść. Także na początek zadam po prostu ogólne pytania. Gdzie był? Co robił? Jakie ma alibi na czas zgonu tego chłopaka, albo co się odbywa, albo w co grają. Pytam go dokładnie, w co grają, jeżeli chodzi o te karty i te spotkania. Że jakbyśmy pytali innych, to czy będzie się zgadzało, że potwierdzą grę wygraną, albo coś takiego. Gramy w pokerka, jak on się nazywa, Holden, bo dostał kiedyś ode mnie w prezencie, to dawno temu, taką grę z Niemiec, ja ją ściągnąłem. No wie pan, że jest takie pudło, w pudle jest plansza, że się wkłada te karty, jest taka opaska tego krupiera, tylko że po niemiecku napisane są żetony. No a więc gramy na te żetony. To nie przekłada się na jakikolwiek tam pieniądze czy hazard. Komplekt już się spotykają, więc samo spotkanie jest celem. Co robiłem? Skończyliśmy dosyć późno, zwykle kończymy późno. Wsiedliśmy w auto, ja jestem niepijący, więc odwiozłem siebie i Duńczyka do Kostrzynia. I tyle, no. Potem następnego dnia się zjawiłem u kuzyna, bo żeby go pocieszać, więc go pocieszam w przerwie na odwiedzam komisarek. W tym czasie, jak jest przesłuchanie, to co robię, to organizuję, żeby kolejna osoba przyjechała. Mianowicie to, co bym chciała zrobić, to chciałabym, żeby pan Kornawski został sam w domu. I po kolei dzwonię z komisariatu, żeby było wezwanie na przesłuchanie kolejnych panów i niech to będzie pierwszy pan Otto Dunf. Ale to poczekaj, możemy się dowiedzieć rozmowy z nim. Ja mogę zapytać go, gdzie jest Otto Dunf w chwili obecnej, czy on jest w Polsce, bo on mówi, że go odwiózł, czy on jest z Kostrzyna nad Odrą. Ale my to wiemy, że oni byli wszyscy w domu, bo mieliśmy mowę przed tym. Właśnie nie jestem pewien. Domem. Nie, dostaliście informację od policjantów sprzed domu, że w domu są wszyscy, czyli Iglewski, Kornawski i Renata. To jakby taką trójkę nazwał wszystkim. Mhm.
Więc czy chcesz wydzwaniać Dunsza i Oliwę, czy też nie? Czy czekasz, czy wchodzisz do pokoju? Co robisz, Dominika? Wezwę Dunsza. Wydaje mi się, że i tak powinien się u nas pojawić. Wezwę też Oliwę. Pęgamy wszystkich po kolei. Oliwa przybędzie w ciągu godziny. Dunsza telefon nie odpowiada. To w takim razie... Gdzie jest Dunsz, nie? Tak, ale tak czy inaczej zostawiam prośbę tam komuś, żeby wydzwaniali te. Dobra, to moje pytanie, Dominika. Czy jak Oliwa przyjdzie, chcesz go równolegle przepytywać, czy teraz wchodzisz do pokoju Koreckiego? No dobra. Czyli wchodzę tak, Siwy, rozumiem, Iglewskiemu pytanie o Dunsza, tak? Tak, gdzie jest ten człowiek, gdzie go znajdziemy? Ogólnie, żeby się dowiedzieć, gdzie oni są, bo mam wrażenie, że koleś się stracił po akcji. Do domu go zawiozłem, strasznie porobiony był. Więc, no nie wiem, co się z nim działo później. Dom ma w Kostrzyniu, no, nad Odrą. Więc powinien być tam. Chociaż jest poniedziałek, on często wyjeżdża z jakby też z ciężarówkami, więc może gdzieś pojechał. Teraz tak. Dobra. Marcin, na razie traktuję rozmowę z Iglewskim jako taką rozmowę macaną i badawczą. Jeśli chciałbyś się dowiadywać czegokolwiek od niego na temat śledztwa, to też będziemy musieli jakby wymyślić, którą komunikacją interpersonalną chcesz na niego oddziaływać, mówiąc językiem bardzo mechanicznym. Chyba, że na razie po prostu sobie rozmawiamy, żebyś wybadał go, jak chcesz go ukryć. Ja... sam jako gracz nie mam za bardzo pomysłu, jak mu zadać odpowiednie pytania, które powinny być. Raczej bym to taką policyjną, żmudną robotą zebrał po prostu dane. Wyszedł w pewnym momencie, porozmawiał z Dominiką, wymienił z nią po prostu informacje, zostawiając go tam w pokoju na pewien czas. Może robię sobie kawę. To może zróbmy to, że jakby spotkam was oboje, róbcie sobie kawę, chociaż, ale z czego ty chcesz robić kawę, jak Izabela się potłukła? Ale wszelkie te, takie, powiedzmy, powierzchowne fakty są do waszej dyspozycji, jak chcecie, to o nie pytajcie. A Iglewski sobie czeka w zamkniętym pomieszczeniu, nie paląc papierosa. Bardzo, bardzo ten typek jest taki pewny siebie, za bardzo. Jest tak pewny siebie, że aż mnie to wkurwia po prostu. Niech będzie, przecież nikt mu nie broni, że jest pewny. On może być pewny siebie, on ma po prostu zacząć z nami współpracować, jeżeli tak mu... No. A teraz mnie to tknęło, taka nagła myśl. Jakby ich wszystkich przepytać, zostawić, zobaczyć, czy się spotkają, żeby ustalić wersję albo coś takiego. Wiesz, o tego pokerka można tam wypytać i tak dalej. Czy im się zepnie ta historia, którą przedstawią każdy osobno? Choć już pewnie ją w jakiś tam sposób ustalili albo rozmawiali ze sobą. Można sprawdzić ich billingi, czy na przykład po morderstwie nie zaczęli wydzwaniać do siebie jak pojebani, tak? Żeby poustalać pewne rzeczy. Oliwa był zrobiony, to wiemy od Cezara, że był naćpany albo coś takiego. Ten Dunsz możliwe, że też. Wiesz, każdy sobie znajdzie alibi. Byliśmy po alkoholu, odwieźliśmy się do domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jak zacznie maglować, to któryś sypnie. No nie wierzę, że w momencie, gdy zabili dzieciaka albo brali w tym udział, to są tak twardzi, żeby po prostu wytrzymać. No kurde, nawet najgorsze skurwysyny mają jakieś tam sumienie. Wiesz, wezwiemy każdego po kolei. No tego tak, Dunsza, Oliwę, Kordawskiego i weźmiemy ich na magiel. Każdy w osobnym pokoju. A Kordawski może się tutaj pojawić z córką, bo przecież nie zostawi jej samej. Wiesz, będzie musiała poczekać na korytarzu albo coś takiego. I słuchaj, i to jest moment, wtedy.
I to jest moment, w którym możemy wejść do domu. I to jest moment, w którym powinniśmy wejść do domu i przeszukać wszystko. Przepraszam, wydaje mi się, jeśli dobrze słyszę, że jeśli wejść bez papiera, bez nakazu... Bez papierem. Z papierem. Papierem, tak. Aha, dobra, dobra. No to nie ma tematu. Papierem. Czy my jak szybko jesteśmy w stanie go zrobić? Jak szybko możemy... On tam czeka, może poczekać. Się trochę zmęczy. Im będzie bardziej zmęczony, to może będzie... Wiesz co, no, musiałbym zadzwonić do... Łatwiej się z nim rozmawiać. Prokuratora Góreckiego. Jeżeli on się zgodzi wystawić ten papier, to możemy go mieć na już. Na zasadzie, że po prostu wchodzimy, a on wypisze ten kwit. Ale musi się Górecki zgodzić. Chcesz tak zrobić? Robimy tak. To mamy plan. Ja mogę teraz ściągam tutaj Kornawskiego ze wszystkimi. A zrobimy to tak, żeby Kornawski myślał, że nam pan Iglewski coś powiedział mimo wszystko. Dobra. Ja mogę zrobić tak, że zostawiam ich tutaj. Możesz mieć tutaj też młodą, jak przyjedzie z Renatką. Możesz ją wypytać i tak dalej. A ja bym pojechał z chłopakami zrobić to przeszukanie tego domu. Ale ty tam nie jesteś potrzebny, jak oni będą tam robić. No, nie jestem. To co? Ja dzwonię po prokuratora. Może inaczej powiem, Siwy, ja tam nie mogę Iglewskiego przesłuchiwać sama. Po prostu nie mogę tego zrobić. To weź zombiego, niech zombie go kurwa przesłuchuje, siedzi w szpitalu i tak dalej. Nie pomoże tam wstępniowi teraz. Nie podoba mi się to. Naprawdę, to... Ale dobra. Dobra, to co? Podsumowując, ściągamy ich wszystkich, zaczynamy ich maglować w sposób taki zgodny z procedurą. Pytania, co robili, gdzie byli, poszukiwanie alibi i tak dalej. Nie każdy się pojawi. I ja dzwonię do prokuratora, żeby załatwić przeszukanie mieszkania. I załatwiam równocześnie, nie wiem, chłopaków, którzy będą to gotowi zrobić. Dzwonię po zombiego, po ratajczaka. Nawet do starego po prostu informuję go, że dzwonię do prokuratora i potrzebujemy to zrobić. Dobra. To brzmi jak szereg telefonów, żeby nie powiedzieć ruchów do wykonania. I tak, trochę z tego, co mówicie, rysuje mi się obraz raczej przesłuchania niż rozmowy z ewentualnym świadkiem. Jak to wygląda z procedurą inaczej? Czy każdy z nich może powiedzieć, że chce porozmawiać w obecności swojego adwokata, czy udupi wasz plan? Czy wy o tym wiecie i co z tym ewentualnie zrobicie? Ja bym szła w zaparte, że to są zeznania dalsze w sprawie wyjaśnienia okoliczności, a podejrzane, no to zarzuty... Chodzi o to, że padło słowo maglować, więc na maglowanie może być reakcja, nie? Bo każdy z nich ma do tego prawo, że nie chce być maglowany. Nie, oni są świadkami. Jeszcze nie, za wcześnie, żeby postawić zarzuty. Dobrze. To więc tak. Oliwa już jest w drodze, Dunsz nie odpowiada, Kornawski, nie wiem, dzwonisz do niego, Dominika? Tak, jest wzywany. Razem z córką jeszcze na pisanie zeznania. My byliśmy tylko w domu, chcemy spisać zeznania, prosimy. On bardzo prosi, żeby przyjechać do niego, żeby on nie musiał z dzieckiem jeździć po policjach. Dlaczego to nie może tak się odbyć, skoro chodzi tylko o rozmowę? Albo niech jak wróci jej wujek, to wujek zostanie z Renatką, a on wtedy pojedzie. No bądźmy ludźmi. Takie są procedury. Ja niestety, panie Kornawski, nie potrafię tego, nie mogę tego ominąć. Mamy szereg wymagań, które musimy spełnić, żeby później wszystko było w porządku. Jeśli chodzi o Renatę, może pan ją przywieźć tutaj. Włos jej z głowy nie spadnie. Siądę sobie z nią, porozmawiam, dotrzymam jej towarzystwa. Dobrze, dobrze. Skoro tak trzeba, to dobrze.
To mamy załatwione. Tylko Dunsz nie odpowiada. A co z papierem, z nakazem? Czy ty chcesz, Wiktor, to ogarniać? To już będziemy robić rzutem. Na zasadzie. Ogarniam. W jaki ogarniam sposób? To rzutem. Pomoc specjalistów? Myślę, że książka telefoniczna. Książka telefoniczna. Może też być. I tu ja chcę zadziałać zgodnie z procedurą. Mhm. To rzut plus inteligencja w moim przypadku. Dobra. Ja ci mogę pomóc w jakiś sposób? Nie, jak coś to spalę ten. Jak coś to spalę szczęście psa. Teraz mam 4 kontra 1 i 5. To by mi dało... To jest fuks. Kontakt okazuje się pomoc. Nie, ja palę. Dla mnie to jest tak ważne, że... Chcę mieć cały triumf. Dobrze. To w takim wypadku masz 1 do szczęścia psa, czyli po spaleniu jesteś na trójce. Będziesz miał plus 1 do następnego ruchu, proszę pamiętaj o tym. Oraz masz kolejny punkt stresu w związku z wykonaniem ruchu śledczego. A i to jest koniec dla Wiktora. To jest piątka? Czyli jesteś zestresowany. I... Ale prokurator mówi, że nie będzie problemu z tym, że jeszcze dzisiaj... Daj mi proszę 2-3 godziny i będziecie mieli ten nakaz. Zatem status zestresowanego sprawia, że masz minus 2 do wszystkich rzutów na ruchy śledcze. Nie można stosować szczęścia psa oraz ja mogę wymusić na tobie ruch wyrzucić z siebie stres. Co robimy? Jak chcecie zaproponować ciąg dalszy sytuacyjny? Czy mamy ich wszystkich w 3 różnych pomieszczeniach? No. Wiesz co, teraz mi zwróciłeś uwagę na jedną rzecz. Że ja nie mogę użyć szczęścia psa. Ponieważ na początek wyzwalam ruch, który powoduje, że wskakuje mi zestresowany. To, przepraszam, to ty wymyśliłeś tę grę, ale traktowałbym to absolutnie jako jedno momentum. W zasadzie, że to nie jest tak, że... No to tak jak trochę forsowaniu w Mutant Year Zero, że już forsujesz to, no tak, tak. Dobra. Działa. Tak, będę musiał to przemyśleć, ale działa ten. Idźmy dalej. Czy w takim wypadku odbywają się 3 równoległe, synchroniczne przesłuchania Kornawskiego, Oliwy i Iglewskiego? Czy czekacie, aż w końcu uda się złapać Dunsza? Kto kogo przesłuchuje, co się dzieje? Jeśli chodzi o Dunsza, to ja bym chciała nawiązać kontakt jeszcze z policją w Kostrzyniu. Mhm. Niech, że mamy podejrzanego, którym nie możemy, podejrzewany świadka, być może w charakterze jeszcze będzie podejrzany. Nie możemy z nim nawiązać kontaktów, żeby go... Kogoś tam wysłali i sprawdzili, gdzie Dunsz może być. Dawaj książkę telefoniczną. Dobra. Rozmawiasz z policją, no, więc też to... dodajesz inteligencję. Mhm. Sukces. Brawo ty. Czas pracy ci się o 1 rośnie. Otrzymujesz też szczęście psa. I otrzymujesz plus 1 do następnego ruchu, a policja w Kostrzyniu powiedziała, że już rusza do niego do domu, żeby sprawdzić, czy jest w domu, ewentualnie wypytać, gdzie się podziewa. Oliwa przyjedzie szybciej niż Kornawski, ale kiedy Oliwa jest w drodze, to po tych 2 telefonach macie Iglewskiego. Czy chcecie się zająć Iglewskim, czy poczekać, aż wszyscy będą na miejscu? Próbuj może Iglewskiego. Bo podejrzewam, że ty potem będziesz jechał do domu? Zobaczymy, możemy to też... A ja sobie zostanę z Renatą. Może muszę ci pomóc właśnie w tym. No to cóż, co się dzieje? Wracam do Iglewskiego. Wracamy razem. Wróćmy sobie razem. No to... To jest człowiek, który absolutnie niczego nie ukrywa. Lubieżnym, nieco bezczelnie lubieżnym wzrokiem patrzy na ciebie, Dominika, uśmiechając się. Mówi, o, cześć. No cześć.
i przechodzę sobie za niego. Bo my się znamy. On mówi do ciebie, Wiktor, i widzisz, że bardzo próbuje dostrzec, czy ty wiesz o tym, co się stało wczoraj wieczorem, czy ty nie wiesz. Myślę, że Wiktor chciał mu w jakiś sposób wbić szpilę, ale nie odważył się tego zrobić. On tam miał w głowie to hasło, że to on był ofiarą Mauer, a nie Mauer jego zdobyczą. Tak to widzę. Że to działało w drugą stronę, ale on się wstrzymał, bo jednak jest grzecznym policjantem. To Iglewski sobie zinterpretował to na zasadzie, że wiesz o tym, więc ona ci powiedziała, jeszcze on nie do końca wie, czy się skarżyła, czy mówiła to inaczej, ale on w związku z tym jest królem wydarzenia. Patrzy za siebie, żeby sprawdzić, czy patrzysz. Jak się panu podoba tutaj u nas na komisariacie? Przyjemne miejsce, nie? Uważa pan, że rodzina jest ważna ogólnie w życiu mężczyzny i człowieka? Tak, oczywiście. Jak on tam powiada, to ja sobie przychodzę za jego plecami na drugą stronę. Proszę patrzeć na mnie, a nie na funkcjonariuszkę Mauer. Bo ze mną pan rozmawia, to jest niegrzeczne, żeby tak po prostu się rozglądać. Ja bardzo przepraszam. Czuję się trochę niespecjalnie swobodnie, kiedy ktoś taki chodzi cały czas za mną. To taki naturalny odruch, rozumie pan, instynkt. Ale spróbuję go powstrzymać. Trzeba się przyzwyczaić. Niektórzy mają ten widok na co dzień. O! Ha! To dlatego tak ciężko idzie rozwiązywanie spraw. O! Jest on bardzo zabawny, jeżeli... To był żart, przepraszam. Spotkaliśmy się tutaj w sprawie śmierci młodego człowieka. Pan się, widzę, doskonale bawi pojawieniem się tutaj na komisariacie. Taki wyluzowany. Myśli pan o wieczorze miło spędzonym w towarzystwie pięknej kobiety i tak dalej, ale nie wiem, wydaje mi się, że wymagałoby to jakiejś takiej powagi troszeczkę większej. Zwłaszcza będąc w parasytuacji. Wymagałoby to powagi większej, to się zgodzę, chociaż ja po prostu w ten sposób próbuję sobie z tym radzić. A jeśli chodzi o tą drugą część zdania, to chyba nie do końca zrozumiałem, w jakiej sytuacji jestem. No wydaje mi się, że może pan opowiedzieć o tym wieczorze bardzo dokładnie, co się wydarzyło i tak dalej. Oczywiście. My się co jakiś czas spotykamy, bo powiązała nas przyjaźń. Lubimy się. Ja utrzymuję dosyć bliskie kontakty zawodowe, ale też prywatne z Duńczykiem. Oczywiście jesteśmy cały czas w stałym kontakcie z moim kuzynem, bo właściwie niewielu nas kornawskich zostało. Ja nie noszę nazwiska Kornawski, wiadomo, różnie to bywa, ale no, jesteśmy rodziną oraz się lubimy. A on się przyjaźni blisko z Rafałkiem, no więc w związku z tym razem sobie spotykamy się, grywamy w grę, pijemy alkohol, w sensie oni piją, bo ja jestem niepijący. Cóż to powiedzieć, no. Wczoraj, w sensie w sobotę wieczór, świetnie się bawiliśmy. Panowie ostro się nabombili. Trochę rozmów, wiadomo, o polityce, jak zwykle, o tym, jak interesy idą. Złoił nas jubilat, jak tylko mógł, wszystkich do czysta przejechał, a potem pojechaliśmy, no nie wiem, była czwarta, piąta, raczej po czwartej było, bo tak, bo przed szóstą byliśmy już w Kostrzyniu, a nie jechałem szybko, wiadomo, bo to też człowiek zmęczony. Prawy z pana obywatel, to takich ludzi jakby było więcej w Szybinie, to miasto naprawdę mogłoby wspaniale kwitnąć. Dziękuję. Dobra, to już jak się tak trochę przestał. Ja sobie zaraz coś usiądę koło ciebie, bo czekam, aż przestanie sobie tutaj szpanować. Mhm. Takim to rozmawiać, to mi się nie chce. Ale zadaj pytanie. Czy uważa pan, że ta gra w pokera jest na tyle intensywna i na tyle
wymagająca dyskrecji, że wypada wyłączyć kamery, które są w domu właśnie na okres tego spotkania. Wiem o co chodzi. Chodzi o te, o monitoring wokół domu, tak? A to Tadzio wyłącza te kamery, ma trochę, jakby to powiedzieć, za wysoko o sobie myśli chyba. Znaczy niech myśli wysoko, no bo jest dyrektorem, jest ważną postacią, ale no bez przesady. On sobie wymyślił, że osoby na takich odpowiedzialnych stanowiskach muszą dbać o swoich bliskich i no wiadomo, że internet teraz, te tam cyberprzemoce, ja się na tym nie za bardzo znam. No, nie moja sprawa. No, ale... trochę pana sprawa w rzeczywistości. Tak, zgadzam się. Teraz już rozumiem. Wiem, bo taka kamera mogłaby po prostu potwierdzić czyjąś niewinność. Tak. A tak, to musimy tylko domniemywać niewinność. Jadam sobie przeciwko, koło dziwego. Dominika, to skoro już jesteś... jeszcze tak, zanim zadasz. Przysłuchujesz się, patrzysz od tyłu. Jak idziesz do niego, żeby z nim rozmawiać, to wiesz jedno. Ten człowiek odbył w życiu bardzo dużo, bardzo stresujących rozmów. On tak rozmawia, dlatego no, w ten sposób się uzbroił na momenty, kiedy trzeba przeprowadzić rozmowę. Niemniej jednak. I Marku. Cię uśmiecham. Pani Dominiko. Powiedział pan, że rodzina jest ważna i nie lubił pan swoją rodzinę, a lubił pan syna, swojego kuzyna? Więc rodzina jest ważna. Grząski temat, ale powiem szczerze, jak trzeba mówić przy policji, no, nie lubiłem. Nie było za co lubić. Mam nadzieję, że to jest tak, że jak się kogoś... Inaczej. To nie to, że ja go nie lubiłem, tylko ja nie miałem za co go lubić. Miałem do niego stosunek zupełnie obojętny w związku z tym. Raczej go nie widywałem. On nawet na tą imprezę rodzinną, na którą mi się też nie chciało przychodzić, bo tam jest cała ta druga strona rodziny, to on też do nich chyba nie schodził w ogóle. Schodził. I pomimo wszystko tej antypatii, uważa pan, że zasłużył na taką śmierć, jaką poniósł? Po pierwsze, pani Maurer, jeszcze raz chciałbym wyprostować, to nie jest antypatia z mojej strony, to, bo to rozumiem jest słowo takie pesymistyczne, ja go miałem w nosie. To jest temat, który trwa w rodzinie tatka bardzo długo. Czy zasłużył na śmierć? No, nikt nie zasługuje na śmierć, no, a wszyscy jednak umieramy. No, to nie są moje sprawy, żeby to oceniać w ten sposób. No. Inaczej, przepraszam, jeżeli ktoś napadł na niego i go zamordował, a jak rozumiem, na tym polega morderstwo, no to pewnie, że nie. No. Niewinny chłopak, młody, możliwe, żeby wyzdrowiał do końca, możliwe, żeby wyszedł na ludzi. A Tadzio? No właśnie, a Tadzio? No to może by się okazać dziwne, czy zabrzmi dziwnie, ale to tatka się martwi, a nie o... Tadzio to dobry chłopak. Dużo nosi na sobie. Od małego... Ja jestem jego lekarzem, więc... stracił żonę ukochaną swą w chorobie. Miał syna, który się do niego nie odzywał. Musiał to jakby znosić jakoś. A w pracy mnóstwo stresu, więc no to taki Tadzio jest biedny. No bo widzisz, bo wydaje mi się, że Tadzio będzie potrzebował twojej pomocy.
No i ją otrzyma. Mhm, bo jeżeli nie dowiemy się więcej na ten temat, na temat okoliczności śmierci Olka, jeśli mogę tak nazwać, to Tadzio będzie oskarżony jako pierwszy podejrzany. Tadzio straci pracę. Straci dobre imię. I pójdą się, i pójdzie całe interesy, które mnie nie interesują, które były tam w domu. Róbcie sobie, co chcecie. Ale to wszystko trafi szlak. Bo Tadziu zostanie oskarżony. A mamy na podstawie czego oskarżyć go. Jeśli zrobił to Tadzio, no to będzie tak, jak pani mówi, pani Maurer. Przecież nie będę się spierał z policją. No dobrze. Ja sobie wstaję. Tak, możemy na razie go tu zostawić. Proszę jeszcze tutaj poczekać. Wychodzimy, wiesz, na zewnątrz z Maurer. A przepraszam bardzo. Jest może gdzieś w pobliżu jakiś automat na kawę czy coś takiego? Mimo wszystko jestem dosyć mocno senny i sterany tym całym wszystkimi wydarzeniami, bym się napił kawy. Ktoś panu przyniesie kawę. Dziękuję bardzo. Białą sztukę. Starą policyjną metodą nikt tej kawy nie przynosi. Dostanie może szklankę wody. Nie, też nie. Przybył też nie. Rafał Oliwa. Dostaje się informację od któregoś tam z mundurowych i czy... Co chcecie, żeby się... My tu gramy na czas, prawda? My tu gramy na czas, żeby móc wejść do domu. Trochę. Ale Małe. Myślę, że to jest ta sama gadka. Ale tak myślę, nie? Że oni będą twardzi. A? Widać już, że Iglewski jest twardy i ciężko będzie go, wiesz, złamać w takiej rozmowie. To jest jakiś gość, który jest po prostu obudowany zasłoną. To widać. On takich rozmów z policjantami to się nie boi. Wiesz, tak jak ci zawodowi złodzieje, że wsadzą ci rękę do kieszeni, ty ich złapiesz za tą rękę, on będzie mówił, to nie jest moja ręka, nie jest moja ręka. I nic mu nie zrobimy. I podejrzewam, że cała ta banda jest właśnie w taki sposób, oni są po prostu odporni. Jeżeli oni robili jakieś interesy z ruskimi w sprawie cementowni, albo nie wiem, ze starym Szybinem, albo ludźmi, którzy są dużo bardziej niebezpieczni niż my, policjanci, to oni mają nas w dupie, oni się nas w ogóle nie boją. Tak naprawdę ściągniemy ich, przemaglujemy, ale musimy znaleźć, i chłopaki muszą coś znaleźć w domu. Także jak tam pójdą z lampą i sprawdzą, czy tam jest jakaś krew, czy coś takiego, to tak ich możemy tylko i wyłącznie udupić. A inaczej to możemy ich maglować, oni wezwą sobie adwokatów, a mają pieniądze, także wezmą najlepszych, którzy są w Szybinie, a może ściągną kogoś z Warszawy, z Krakowa. Wiesz, pieniądze ich po prostu wyciągną, kamery są wyłączone i tak dalej. Także zakładam, że albo dom i taka regularna policyjna robota, albo my ich nie złamiemy w żaden sposób. Tak czy inaczej, na dom to... Chodzi o to, żeby ich złamać. Chodzi o to, żeby oni nie byli przygotowani na ten moment, kiedy my tam będziemy wchodzić i przeszukiwać. I telefon Renatki. Jest. I to musimy jej zarekwirować po prostu. I przeszukać ten telefon. I jeżeli znajdziemy to, o czym powiedziała siostra Bożena, no to będziemy ich mieli udupione. Więc chłopaki będą tego szukać w domu też. Moje pytanie brzmi, czy... chcemy po prostu przeskipować do przeszukania domu, jako że przychodzi tutaj Rafał Oliwa i Kornawski. Czy chcecie na kimkolwiek z nich wykonać jakiś ruch, żeby spróbować wydobyć coś więcej, czy po prostu, tak jak mówicie, zadowalamy się powierzchownymi informacjami, które są wypowiedziane, bez naciskania na nich, na przykład, żeby nie chcieli się posiłkować adwokatem? To ja będę chciała tylko jedną rzecz zrobić, jak przyjedzie Kornawski
z Renatą, tu się przywitać i chciałabym jakoś wybadać, czy Renata ma przy sobie telefon. I to mnie interesuje i czy jest... Wybadać. Wiesz, co ja myślę? No. Ja myślę, że to jest właśnie idealny moment na ten ruch zamknięcia śledztwa. Że teraz zbudujemy swoją wersję tego, co się wydarzyło w rzeczywistości. Mamy jakieś dowody i tak dalej. Bo teraz moglibyśmy ich maglować, próbować coś wyciągnąć, ale to jest żmudna praca, to są długie rozmowy, to jest zdobywanie jakichś właśnie, wiesz, poszczególnych elementów tej całej układanki. Nie wiem, czy my ją zdobędziemy tak do końca. A ten ruch zamknięcia śledztwa jest po to, żeby właśnie potwierdzić, czy nasza teoria, którą sobie zbudowaliśmy, jest słuszna. Czy na pewno zanim zrobicie przeszukanie domu, skoro macie dostać nakaz i w sensie wydaje mi się, że akurat te informacje byłyby istotne. Tak, przeszukanie domu, oni sobie, tam sobie ich maglujemy, wraca informacja z domu. Jeszcze myślę, dodam, że... niech Kornawski idzie na standardowe jakieś spisanie zeznań, ja sobie zostanę na holu z Renatą i w tym momencie też się dowiem, czy Renata ma przy sobie telefon. Najprościej byłoby zadzwonić do niej, bo ona ci dała swój numer. Właśnie tego nie pamiętałam, czy tak. Ja jej dałam numer telefonu, czy znaczy ja jej dałam numer telefonu, a czy ona do mnie oddzwoniła. Od razu, od razu do ciebie oddzwoniła, żebyś miała... No i tego nie pamiętałam. To... tak, ona ma telefon ze sobą. No dobra, a nie ma Kornawskiego. Renata. Twój brat nagrywał coś na twój telefon? Nie. Nie mógł mieć telefonu. Ale ty masz telefon. Mam. I jesteś sprytna. Renata, my potrzebujemy trochę pomocy. Bo już wiesz pewnie, co się z twoim bratem stało. Pytanie, czy nam pomoże? Czy mogę zobaczyć twój telefon? Możemy sprawdzić? Kto jest na twoim telefonie? A ja ci pomogę w zamian. Ja ci w zamian... A w czym? Pomogę. Już ty wiesz w czym. No, jej spryt prysnął. Ona absolutnie nie wie w czym. Zanim dam pani mój telefon, dam ci ten telefon, bo wcześniej była na ty, to muszę przyznać, że wcześniej kłamała. Bo on bardzo rzadko, ale dzwonił z mojego telefonu. Do tej siostry, z którą się spotykał. Wiemy, Renata. My już z tą siostrą rozmawialiśmy. To tylko tak używał mojego telefonu. Proszę. Ona odblokowuje ekran i przekazuje ci. Wzywam jakiegoś tam technika, żeby wziął ten telefon i żeby go sprawdzić, co tam jest. I mówię, no... I to, co dalej się dzieje, to jest jakiś taki... small talk. Dobra. Czy jest w porządku, czy się dobrze czuje. Dominika tutaj nie będzie w żaden sposób wywierać na dziewczynie presji, bo to nie jest to, co Dominika by chciała zrobić wobec 10-letniej dziewczynki. Ona jest w pogodny sposób smutna. Wiem, że to trochę przeciwieństwo, ale ona po prostu ten smutek całkiem nieźle znosi. Możliwe, że kiedyś to pęknie w niej, bo się nagromadzi, a może po prostu potrafi to jakoś tak u siebie, wiesz, przytrawiać. Ale jeśli chcesz, żeby ktokolwiek zbadał ten telefon, to trzeba... Dobra. Pomoc specjalistów albo ten techniczny, tak, w sensie komputerowy. Jak wolisz, oba są na stopniu służbowym.
A techniki komputerowe nie są na inteligencji po prostu, ale to... Jak sama sprawdzisz. Jak sama sprawdzę. Dobra. Mhm. No to rzucam. O panie, słuchajcie, mam sukces z dubletem? O. Na pewno masz w plecy jeden czas pracy. Z to tego tak, coś mogę płacić czas pracy. Z triumfu masz jeden szczęścia psa i jeden do następnego ruchu. Boże, jeszcze chyba miałam za sukces przy... Też teraz mi się wydaje. Nie dodawałaś teraz. Miałam. No to miej teraz plus dwa do następnego. A co? Natomiast tutaj ten spektakularny sukces... spektakularnie wykorzystam, czyli całkiem możliwe, że inaczej niż się spodziewamy. Bo technik nie znajduje jakichkolwiek nagrań audio. Dyktafon w ogóle był nieużywany. Potwierdza tylko, że jest, powtarza się numer do siostry Bożeny parę razy w ciągu ostatniego tam pół roku, a on rozpoznał ten telefon do siostry Bożeny w ten sposób, że o 1:03 w niedzielę, wiesz, czyli w nocy, był wykonany ten telefon, w sensie z tego numeru dzwoniono na ten telefon. A ten telefon jest jako jedyny nie wpisany w książkę kontaktową Renaty. Więc telefon jest czysty, tylko potwierdza, że chłopak się kontaktował z siostrą Bożeną, ale w tym small talku, i tutaj trochę przeniosę ten dublet, ona podpowie ci... że brat wymykał się z domu przez garaż od strony lasu, bo jest tak jakby umiejscowiony, że oddziela go od salonu, w sensie jest trochę w innym skrzydle, więc nie ma bezpośrednich połączeń ściennych z tym, a korytarz, który prowadzi do tego garażu, jest zawarty grubymi drzwiami i z sypialni swojej Aleksander mógł zejść tymi samymi schodami, którymi ty weszłaś wtedy do pokoju Renaty, albo zejść od drugiej strony korytarza bezpośrednio niemal do garażu. Więc według niej Aleksander tamtędy, w sensie ona jest pewna, że tamtędy się wymykał, nawet miał swój kluczyk od pilota, bo go ukradł ojcu, ale w ogóle lubił tam przebywać. I to możemy potraktować jako plus jeden do rzutu na przeszukanie domu. Ten dublet ma wtedy sens? Dobra. Wiktor, czy ty rozmawiasz w ogóle z Oliwą? W sensie, kto z was rozmawia z Oliwą? Bo taki rys powierzchowny musicie też znać. Nawet jeżeli nie będziemy rzucać, robić jakichkolwiek tam ruchów śledczych. Ja myślę, że Wiktor będzie prowadził tą rozmowę, bo Dominika zajęła się Renatą i tym telefonem. Ale wcześniej Wiktor idzie do łazienki i moczy sobie całą głowę w wodzie. On jest przemęczony, jest zestresowany i on po prostu zanurza tą głowę pod wodą, która ścieka do umywalki, ścieka gdzieś tam na ziemię, on robi bałagan. Moczy całe swoje włosy, później papierem je wyciera, bo przecież nie ma ręcznika i tak dalej. Także wyciera te długie włosy papierem, przemywa tą twarz. I dopiero taki mokry do łazienki wraca, wchodzi. Żeby... Otwierają się drzwi od łazienki. I w momencie, kiedy zamyka ten ktoś drzwi, to też się orientuje, że ty tutaj jesteś, staje. To jest Krystian Kowalski. To jest 23-4-latek, mniej więcej tak, drobnej budowy twarz, głęboko osadzone oczy i to z takimi jeszcze worami pod oczami. Może w odpowiednim świetle rzeczywiście wyglądałby jak zombie, ale stąd jest ksywa. Ma krótko ścięte włosy, nie na takiego jeża. Niedługo po szkole policyjnej, on też tutaj jest, nie wiem, niecały rok. I zatrzymuje się i patrzy na ciebie. Pochyla powoli głowę, tak jakby tak jak drapieżnik, kiedy atakuje, to najpierw pochyla trochę głowę, żeby kryć szyję i tętnicę.
No tu nie ma kamer w tym kiblu i tak dalej. Także Wiktor go ignoruje, jakby gość po prostu nie istniał i stara się przejść koło niego, ale podejrzewa, że on nie ustąpi, w związku z czym będą musieli się otrzeć ramionami. I on spróbuje to otarcie przetrzymać. Jak ruszasz w stronę drzwi, to on, wiedząc, że ty chcesz wyjść, bardzo cicho mówi, nawet nie chcesz zapytać o to, jak się czuję? Naprawdę jesteś aż taki? I ja chcę, żebyś wyrzucił z siebie stres. Tak, ja chciałem to zrobić z własnej woli. Ja się nachylam do niego, Wiktor się nachyla do niego i mówi, no jaki? Powiedz głośno, co myślisz o Wiktorze Koreckim, którego tutaj nazywają Siwym. Co ty wiesz w ogóle o robocie policyjnej i o tym, co się wydarzyło wtedy z Palczastem? Co ty wiesz o stępniu, że masz czelność i odwagę zwracać mi uwagę na to, co się stało ze stępniem i w ogóle insynuować, że to moja wina? Czy Wiktor, kiedy to mówi, już bierze go krew i jest w lekkim amoku, czy jeszcze widzi sytuację? On buduje sobie pewne napięcie. Będzie chciał mu po prostu przywalić, pchnąć go albo coś takiego, ale jeszcze zaczeka na jego reakcję. To, co ja wiem, jest wynikiem rozmów z wszystkimi, kurwa, na tym komisariacie. I ze stępniem. Wiele razy. I wszyscy wiemy, że nie powinieneś był tego robić. Przez ciebie nie mamy ani Palczastego, ani stępnia. Oj, użył ten... Odpycham go po prostu na lustro, na umywalkę i tak dalej. Mhm. I on w ogóle nie reaguje kontratakiem. Tylko kiedy ty go odpychasz, daje się odepchnąć. I co robisz, kiedy czujesz krew? W sensie, nie w sensie dosłownym, bo jemu jeszcze nic nie leci znikąd, ale to jest ktoś, kto nie stawia ci oporu. Wiktor zaliczył skuchę na tym rzucie. Na wyrzucie z siebie stres? Tak, to idzie w sytuację taką, że on doskakuje do niego, uderza go takim sierpowym po prostu prosto w twarz. Tak, żeby bolało, tak, żeby go uszkodzić. On się nie hamuje w tym i wie, że nie zatrzymał tej pięści w momencie, gdy ona leciała. Dobra. To nadal w wielkim stresie pozostaniesz po tej akcji. Jak go mocno uderzyłeś, jego głowa, wiesz, odleciała, odbiła się, ale on już opierając się biodrami o, w sensie tyłkiem właściwie, o umywalkę z tyłu, po prostu wraca tym wzrokiem do ciebie. I to nie jest uśmiech, kiedy krew wypływa mu z rozbitej wargi, tylko to jest takie spojrzenie pod tytułem, ciebie kurwa nie ma już. On o tym wie, jak będzie musiał przyjąć jeszcze kilka strzałów, żeby to się stało, to on to zrobi. I w jego oczach jest totalny chłód wobec tego. On tak jakby będąc u stępnia, tam wychłodził się. Więc możesz go uderzać dalej, nic sobie z tym nie zrobi. Może dlatego ci ten stres wcale nie umyka. Natomiast w tym momencie, kiedy patrzycie na siebie, to możliwe, że coś usłyszawszy, drzwi otwiera Rafalski i widząc to, co widzi, bezpardonowo łapie cię od tyłu, żeby... Inaczej, on ewidentnie interpretuje, że ty napadłeś na innego policjanta i że to ciebie trzeba, wiesz, zatrzymać, wychłodzić. I jak on ci łapie od tyłu w taką tą tam, powiedzmy, dźwignię,
stękając, bo i dysząc, bo on przecież jest palaczem, cały czas przy w ucho powtarza ci: co ty kurwa robisz? Co ty kurwa robisz ze sobą, siwy? Co ty kurwa robisz? I wyciąga cię mocno, mocno, mocno w kierunku gabinetu komendanta. Kiedy wychodzi, jesteś odciągany i ty, Dominika, kucając przy Renacie, możesz z daleka, z drugiego końca korytarza też to widzieć, w drzwiach staje ten zombie, krew mu cieknie, teraz wygląda jak zombie, bo ma pochyloną głowę, opuszczone nisko ramiona i odprowadza w taki chłodny, mechaniczny sposób siwego. Oni totalnie poniżyli siwego, szczególnie ten chłód zombiego, on go po prostu zniszczył, uderzył. Gdyby zombie zareagował atakiem, chciał go w jakiś tam sposób uderzyć, obezwładnić, to trochę by chyba to pomogło siwemu, bo on by był ofiarą. W rzeczywistości oni go podeszli, wzięli go po prostu w idealne kleszcze i zmiażdżyli. Wiedzieli, kiedy uderzyć, kiedy siwy był odsłonięty. On się tam może wyswabadza z rąk Rafalskiego, poprawa sobie ciuchy i tak dalej. I odejdzie stamtąd, wiedząc, że będą z tego powodu kłopoty, ale te kłopoty muszą się zadziać, albo zadzieją się, jak on skończy sprawę Aleksandra. A ja bym chciała coś zrobić. Proszę bardzo. Ale nie w kierunku siwego, tylko w kierunku Krystiana, bo... Widzę Krystiana, tak? Bo siwego nie widziałam, jak był odprowadzany. Widziałaś całą tą sytuację. Rafalskiego, który wyprowadzał z toalety męskiej, w sensie z toalety siwego, wiesz, trzymając go w dźwigni, mogłaś też usłyszeć, wiesz, ten taki charakterystyczny trzask pięści na szczęce. I chwilę, znaczy wiesz, sekundę później stoi w progu ten zombie odprowadzający siwego zombie. To co chcesz zrobić? Wchodzę na chwilę do Krystiana i mówię: za 5 minut mogę z tobą porozmawiać? Chciałbym z tobą porozmawiać. Jasne, ja z tobą też. On wyciąga... A to, co chcę zrobić te 5 minut, to wprowadzić się Renatę w jakieś mniejsze miejsce, bo znowu dziewczyna widziała coś, czego nie powinna widzieć i to trochę... Wiesz co, jeśli chcesz, bo ty wcześniej mówiłaś o tym dosyć wyraźnie, jeśli chcesz, to możemy mieć was, wiesz, w miejscu, w którym ona tego nie widziała, a ty słysząc, wiesz, tumult, otworzyłaś drzwi, zobaczyłaś, wiesz, na korytarzu. Jeśli chcesz, to tak możemy zrobić, bo wiem, tak do tego dążyłaś. Jasne. Tak, tak bym powiedziała. Nawet myślałam, czy jest jakikolwiek sposób, żebym mogła to zasłonić, cokolwiek, bo to... Możemy się umówić, że ona tego w ogóle nie doświadczyła. To w takim razie mówię: Renata, wiesz co, zawołam tutaj koleżankę. Fajna dziewczyna, posiedzi chwilę z tobą, muszę porozmawiać z kolegą, dobra? I jak, tak robię. Jak chcesz, to mogę sama posiedzieć. Mogę sobie pograć na czymś telefonie, ale jak... To... Telefonu co, ona nie ma teraz. A no tak, tak, tak. Dobra, to ona nic nie mówi. Nie, to ona chce to... Fajna, spoko dziewczyna, naprawdę, polubisz. Dobra. Patrzysz. I idę do... Krystiana. Dobra, to on wiesz, wycofał się do toalety, żeby obmyć twarz i wychodzi, wiesz, jak ty idziesz w jego stronę, to on przy otwartych drzwiach toalety wyciera jeszcze papierem, ręcznikiem papierowym do końca twarz i ręce, zrzuca do śmietnika, który jest jeszcze w kącie w toalety i wtedy wychodzi na dobre z toalety i patrzy na ciebie. I jak ty się zbliżasz do niego, to on, patrząc na ciebie, kiwa głową. No. Cześć. No i po co to było? Nie wiem, co myślisz, co było. No, nie wiem. Może warto zadać pytanie siwemu.
Ale stawiam je tobie, po co to było? On tu nie powinien pracować. Jest porywczy, nieodpowiedzialny. Nie poznałaś go jeszcze od tej sprawy? Od tej strony? Wiesz co, według mnie wcale nie jest porywczy, a męczą go bardzo duże wyrzuty sumienia. Chcielibyście to, gdybyście nie zasłaniali się jakąś antypatią czy gardą. Gdybyście spróbowali z nim porozmawiać. Możliwe. Bardzo, bardzo szanuję to, co do tej pory robisz. Nie znamy się jeszcze, więc nie potrafię, wiesz, ocenić, czy zrozumieć cię do końca. Nie potrafię też teraz ocenić, czy po prostu w emocjonalny sposób bronisz swojego partnera, czy rzeczywiście myślisz i uważasz, że jest tak, jak mówisz. Ja jestem po stronie stępnia i nie chodzi o to, że stępień jest przeciwko siwemu, bo nie jest, bo nie potrafi być. Tak jakby był w toksycznym związku, wiesz o czym mówię. Powiedzmy, że wiem, ale ja wasze strony tutaj to mam trochę w dupie, szczerze mówię. Możliwe, że tak, jeszcze masz. Jak się czuje Stepień? Nie wybudził się. Jest cały czas nieprzytomny. Wiecie dlaczego? Stało? Babka od razu zaczęła z grubej rury i mówiła. Pytała się, czy planuje wrócić do służby, żeby złapać Palczastego, ponieważ Palczasty wrócił, a wygląda na to, że Korecki sam, będąc krytym przez komendanta, nie da rady. Podobno nie powiedziała, nie zdążyła zadać nic. W sensie żadnego następnego pytania. Ale to nie jest zaskakujące. On to cały czas przeżywa. On nie potrafi odstawić wódki. Więc co jakiś czas się zachlewa i wtedy znowu to wałkuje. Gada o tym. Bo ja mam wrażenie, że Korecki to chciał dla Stępnia zrobić jakąś niespodziankę, kurde, i może, nie wiem, pracował nad czymś. Powiedz mi, Krystian, co wiesz o Stępnia w przeszłości? To jest pytanie, które sprawia, że on tak jakby co wszystko do tej pory odłożył? A teraz rozpoczyna się nowa rozmowa, on się bardzo szczerze i ciepło uśmiecha i mówi, to jest trochę większy temat, Dominika. Chętnie o tym porozmawiam, ale nie wiem, czy teraz nie musimy zamknąć pewnej sprawy. Powiem ci tylko, mnie też do tego komisariatu ściągnął wstępie. I on uśmiechając się odchodzi. Chyba, że chcesz zatrzymać go coś mówiąc. Po prostu, jeżeli była chwila pauzy, to on chciał zakończyć, ale jak coś do niego mówisz, to jako, że nie jest chamem, się zatrzyma. A jeszcze trochę siwemu czas. On chce dobrze. A my sobie później możemy porozmawiać. Rzeczywiście w lepszych czasach. I jest tak, że on bierze powietrze, żeby się sprzeciwić, bo myśli coś zupełnie innego. Ten uśmiech na chwilkę mu schodzi, ale przestaje. Słysząc końcówkę twojej wypowiedzi i wiedząc, że rzeczywiście jest gorący czas, stwierdza, że nie ma sensu teraz tego kontynuować. Jak chcesz, to po robocie jadę do szpitala sprawdzić, co u niego. Jak będziesz chciała jechać ze mną, to śmiało. Dam ci znać. Zobaczymy, jak sprawa. Dobra. Ale przejadę się. Ja chcę pójść teraz do siwego zaraz. Dobra, ale tak. Rafalski, jak cię wyciąga siwy, bo to nie jest aż taki hop-szup. On chce cię zaciągnąć do gabinetu komendanta i żebyś ty z nim, w sensie on z tobą się rozmówił.
Więc czy ty stawiasz opór, czy przekonujesz, czy dajesz się zaciągnąć, ale wtedy mamy scenę z komendantem, bez tego się nie obejdzie. Nie, nie pozwalam mu się zaciągnąć. Mówię, nic się nie stało, zombie to męska sprawa. Także Rafalski, później muszę to zamknąć, później możemy pogadać i wrócić do tego. No i on cię puszcza, ale na tyle, żeby stanąć twarzą w twarz z tobą. Kurwa, Wiktor, co z tobą jest? Ty, no cały się trzęsiesz, no chłopie. Po chuj ty młodego bijesz, no. Co, bo stępień dostał zawału i kurwa, na ciebie to zrzuca? Słuchaj, jesteśmy teraz w bardzo trudnej sprawie. Zamykamy ją. Mam czterech gości w chwili obecnej, którzy prawdopodobnie zajebali dziecko. Tak? Idziesz do kibla tłuc, kurwa gówniarza, no chłopie! Także wrócimy do tego. Przyjdź później. Maurer przejmuje sprawę. I on chce odejść po prostu od Rafalskiego. Rafalski patrzy na ciebie, pozwalając ci odejść, ale tylko dlatego, ponieważ no, wie, że musiałby, nie wiem, tłuc się z tobą, więc to przez taką starą znajomość, ale on siebie nie lubi za to, że cię odpuszcza, bo tak nie powinno być. Ja myślę, że Korecki wraca do pokoju, zostawia tam odznakę, idzie złożyć broń do gościa, który przyjmuje po prostu broń służbową, on ją zdaje i w tym momencie, jak on jest spakowany, to Maurer wchodzi do pokoju. Mhm. Już się wybierasz? Tak. Jadę do Stefania, do szpitala. Może on potrzebuje, żeby teraz z nim być. A ty wiesz, co masz zrobić. Chłopaki przeszukują, co mają przeszukać. On spogląda na zegarek. Ja już jestem po pracy. Poczekaj. Siwy, poczekaj. Tępień. Rozmawiałam z Kowalskim. Tępień jest niewybudzony. Nie masz czego tam szukać. Nie masz... Nie muszę tam czegoś szukać, ani nie muszę się z nim spotykać, rozmawiać i tak dalej. Może otworzy chociaż na moment oczy i zobaczy mnie, zanim się przekręci. Mówię, ja jestem już po pracy, mój czas tutaj się skończył, ty wiesz, co masz zrobić. I Wiktor wychodzi. Rzucam ci, może chcesz coś na uspokojenie? Kulkę. Wiktor jedzie do szpitala, zostawia tą odznakę, którą rzucił na piórku i tak dalej. Jedzie do szpitala, żeby posiedzieć po prostu ze Stępniem. I on sobie zdaje sprawę, jadąc tym samochodem, że za bardzo się wkręcił, że to go zgubiło. I on zapomniał o tym Stępniu, który jest po prostu najzwyczajniej w świecie człowiekiem. I wierzy w to, że Maurer jakby zamknie to, co ma zamknąć, bo to już jest ten moment. Jakby Korecki policyjny nosem czuje, że mają odpowiednio dużo, teraz trzeba tylko będzie dokręcać powoli śrubę i dowiedzieć się, co w tym domu zostało znalezione, a na pewno coś znajdą. Także on chce się skupić na człowieku, a nie na pracy. Dobra. To robimy tak. Dominika, czy ty jedziesz przeszukać dom, czy zlecasz to ludziom, żeby przeszukali dom, a sama tutaj zawiadamiasz przesłuchaniami? Że raczej przesłuchaniami. Ja nie jestem z ekipy, która zbiera takie materiały. Dobra, to będę potrzebował od ciebie ruchu, który uruchamia tę ekipę poszukującą. Najlepiej, w sensie wydaje mi się, że to może być ten ruch, którego nie pamiętam, jak się nazywa. Taka esencja pracy policyjnej, czyli praca operacyjno-rozpoznawcza, natomiast z rzutem na stopień służbowy i wtedy oni po prostu będą przeszukiwali ten dom. Pójdzie im tak jak tobie. Co ty na to? Masz do tego rzutu plus 2 z poprzednich ruchów, które takie coś ci dawały. I mam bardzo dużo szczęścia, psa. Czyli przeszukamy ten dom. Mhm. Czyli po tej stronie będzie słodko. Dobrze, to ja mam fuks, ale ja i tak, poczekaj, sobie zamienię to na pełny sukces. Na triumf.
Dobra, to w takim wypadku wybierasz dwa elementy spośród. Jeden do szczęścia psa, jeden do następnego ruchu, albo plus dwa do zdobycia tropu. I tak, to może być ta ścieżka dotycząca domu. Tak, mieliśmy taką ścieżkę, tak dobrze pamiętam? Tak jest, potrzebowaliśmy jeden do zamknięcia. Dobra. Czyli inaczej, to nie musisz tego brać, ponieważ samo wykonanie tego ruchu zapełni to za automatu twoją wartością. Wartością, jaką masz na ten ruch. Więc możesz wziąć spokojnie szczęście psa i plus jeden do następnego ruchu. Zgadza się? Okej, tak. Tylko proszę o zaznaczenie jednego czasu pracy. Na jakim jesteś stopniu teraz? 7. 3? Nie, 7. 7, no nie. Dobrze, więc za chwilkę dostaniesz raport o wynikach tego, a potem się będziemy mogli zabrać za zamykanie sprawy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić. Wiktor, jesteś cały czas na granicy pęknięcia, stresu pełno, przemęczenie maksymalne i jako, że przed chwilką właściwie rzucaliśmy te, w sensie poprosiłem cię, żebyś wyrzucił z siebie stres, to nic nie przyniosło, więc chcę zaproponować pewną rzecz. Dojechanie samochodem do szpitala to był też jakiś taki półautopilot, nerwy zaciśnięte, spocone dłonie na tej kierownicy, zaciskające się szczęki, może mówienie do siebie, może ty dochodząc do wniosku, że trzeba zająć się człowiekiem, a odpuścić trochę pracę. Ale wiesz, no tylko złożyłeś robotę, w sensie oddałeś broń, to są... Myślę sobie, że zanim wejdziesz do szpitala, chciałbym, żebyś zmierzył się ze swoją słabością. Czy przypadkiem nie będziesz odczuwał silniejszej potrzeby, żeby upuścić trochę swojej krwi? Czy to tak można rozumować? Ja sobie jeszcze dodatkowo obliczyłem więź jedną za wyrzuć z siebie stres, który mi się nie udał, i to jest stępień. On już jest na minus 2. Na minus 2. Tak, czyli tak naprawdę jest na granicy tego, żeby go stracić. Jeżeli chodzi o moją słabość, siła woli, psychika. Wiktor ma ze sobą swoją teczkę, którą zostawił może w samochodzie. On jej nie wyciągnął w tych nerwach i tak dalej. I on w momencie, gdy chciał wysiadać z samochodu, to spojrzał na tą teczkę. I zatrzymał się, został w tym samochodzie. Stojąc na tym parkingu samochodu, wyłączył muzykę, jeżeli chodzi o radio. Sięgnął do tej teczki i wyciągnął stamtąd niewielkie ostrze. Wyciągnął płyn do dezynfekcji. Ułożył to sobie po prostu na kokpicie samochodu. Zaczął podciągać rękawy swojej koszuli, odsłaniając te stare blizny i dawno nie używał noża właśnie na tych fragmentach swojego ciała. Korzystał z ud, żeby to jakoś zasłonić i tak dalej. Ale teraz czuję, że to jest ten moment, kiedy po prostu w samochodzie zrani się, żeby dać ukus temu wszystkiemu, co się w nim zebrało. Dezynfekuje skórę, pyta to ostrze, powoli zaczyna ciąć skórę. Tak, żeby go bolało i w tym bólu się w jakiś tam sposób zapamiętuje. Ja myślę, że te krople krwi kapią na tapicerkę, kapią również na jego spodnie, które są jasne z kawy, jeszcze teraz krwi, ale on nie zwraca na to uwagę, bo on doznaje takiego pewnego katarzis w momencie, kiedy to robi. I robi kilka nacięć na ręce i w pewnym momencie po prostu trzeźwieje, widząc tą krew kapiącą. Znowu używa środka do dezynfekcji i zaczyna bandażować tą rękę, rzucając ten nożyk gdzieś tam na fotel. Z tą zabandażowaną ręką, która jest w jakiś tam sposób nieprofesjonalnie zabandażowana. Ta krew może przecieka, bo tę ranę zadał sobie głęboko. Dopiero wejdzie do szpitala i będzie wypytywał o stępnia, gdzie go znaleźć, żeby z nim porozmawiać. Może nie porozmawiać, żeby z nim być po prostu.
Dominika. W domu. Czekam na... no. Jako... tak, tak, nie ma co. Ten rzut wyszedł bardzo dobrze. Zapracowałeś sobie na ten triumf. W domu odnaleziono ślady po kokainie. Nie duże ilości, ale ślady w takim sensie, że gdzieś w kawałku obrusu, bo wiesz, jakieś tam okruchy zostały na blacie stołu, ale potem zostały dmuchnięte jakby w obrus. Jest jakieś zawiniątko, taki sreberko, w którym są resztki zupełnie, to jest wyrzucone do śmietnika. Znajdują w praniu ręcznik, który należy do Aleksandra, bo ręczniki, szybko się zorientowano, mają te inicjały w rogu i jest ręcznik AK, który jest brudny od smaru, więc to ich wpycha do garażu. Zresztą o garażu też mówiła Renata. W garażu rzeczywiście można otwierać drzwi od wewnątrz i od zewnątrz tym pilotem, który znaleźliście przy ciele. Natomiast w kartonie ze starymi zabawkami Aleksandra, w którym też jest bardzo dużo rysunków jego mamy, tak jakby portretów, jeden za drugim, jeden za drugim, jeden za drugim. Na samym dole tego kartonu znalezionych znajdujesz cztery kasety, taśmy do dyktafonu oraz dyktafon. I one mają, są oplastrowane i mają daty. I jedną z tych dat jest 18 czerwca 2022 roku. Na tych taśmach są ewidentne dowody na to, jak inaczej. Czwórka mężczyzn, tych samych za każdym razem, Dunsz, Iglewski, Kornawski oraz Oliwa, omawiają szczegóły precederu. Preceder polegał na tym, że w pustakach, które zostały wyprodukowane w cementowni, ale które zostają zwrócone od kogoś, kto kupił te pustaki, w tych pustakach pod pozorem właśnie reklamacji przewożona jest heroina, wwożona do Szybina i przetrzymywana w magazynie zwrotów, z którego to innymi ciężarówkami rozwożona jest na południe do Czech, do Słowacji i dalej. I cała czwórka bierze w tym procederze udział. O ile takimi motorami tej sprawy są Iglewski i Dunsz, no to panowie dyrektorowie mają możliwość i nawet tam pada w jednej z tych rozmów, że wobec tego, że państwo zacznie mieszać w naszej cementowni, nie wiadomo jak długo jeszcze tutaj będziemy, to trzeba się zabezpieczyć na przyszłość i dlatego właśnie panowie dyrektorowie takie coś zgadzają się robić. I czy to jest wszystko, co nas interesuje? Tak, to jest wszystko, co nas interesuje z tego domu. Możemy przejść do ruchu zamykanie sprawy, ale nim to jeszcze chcę się podpytać ciebie, Marcinie, czy Wiktor przy tym będzie? Czy raczej wy we dwoje jako gracze sobie zrobicie zamknięcie sprawy, a Wiktor tam zostanie? Bo kierują cię do tego pomieszczenia. Nawet w tym stresie niekoniecznie możesz się orientować, jakby tak od razu wiedzieć, że oni się dziwnie to na ciebie patrzą, że ci się to przyglądają. Dopiero kiedy siedzisz na takim krzesełku pod salą, do której cię nie wpuszczą, bo on jest absolutnie nieprzytomny i maszyny go utrzymują, przy zdrowiu podchodzi twoja siostra. I ona ci mówi, jak wyglądasz. Jesteś na skraju zupełnie. Jesteś spocony, jesteś... Masz ślad krwi tutaj, widocznie wytarłeś, nie wiem, palce niechcący. Po chwili się dowiaduje ona i tobie to przekazuje, że zaparkowałeś samochód i zostawiłeś otwarte drzwi tuż przy wjeździe do szpitala, nie na miejscu parkingu. Więc się tobie opiekuje. Tak, ja myślę, że zostawimy Wiktora w tym momencie, gdy ktoś się nim opiekuje i doprowadza go do jakiegoś takiego użytku, bo to cała historia i powrót do Palczastego była dla niego takim mega ciosem, który powrócił po prostu po roku i on osiągnął swój po prostu swoją granicę. Tak właśnie wygląda człowiek, który został zmaltretowany przez życie i pękł. I myślę, że Dominika skończy tą sprawę, że on po prostu zamknie,
mając gdzieś z tyłu głowy to, co razem z Koreckim wypracowali, ale on na razie tego dnia i do zamknięcia tej sprawy nie wróci, bo po prostu się nie nadaje. Dobra. Oczywiście podczas ruchu zamknięcia sprawy, to jest moja propozycja, żebyście oboje ten ruch wykonywali na jakimś tam właśnie metapoziomie. Tak może być? Rzucaj. Więc. Policjanci? No też, rzucaj. Ja mogę zamykać, ale ty rzucaj. Nie, musimy stworzyć ścieżkę postępu. Tak jest. Która jest. Ten ruch właśnie sprawia, że mamy ścieżkę postępu na 10 i kamieniami milowymi tego śledztwa zakreślamy kolejne kwadraty. Więc tak naprawdę, co uznajecie za kamienie milowe? Jak w ogóle widzicie tę sprawę? Co się tam wydarzyło? I na bieżąco będziemy chyba wyceniać te kamienie milowe, ile one kwadratów zapewniają. Tak może być? Czy procedura jest jakaś inna? Chyba tak może. Taka jest, dokładnie. To co się tam stało według was? To zacznę moim zdaniem, jak to wyglądało. Aleksander podsłuchiwał, wiedział za dużo, a trafił do rodziny, do tak naprawdę ojca, który miał skłonności do przemocy, i to, że chłopak zaczął po prostu się ciąć, to było właśnie odreagowywanie tej przemocy, której doświadczał. To nie musiała być przemoc tylko i wyłącznie fizyczna, ale również przemoc psychiczna, a ze względu na swój stan, który miał, on mógł to odczuwać 2-3 razy bardziej niż zwykły człowiek. Nie być po prostu na to odporny, nie mieć żadnej skorupy, którą wytworzyła sobie jego siostra. Za radami siostry Bożeny zaczął w jakiś to sposób odreagowywać, ale też postanowił się zmierzyć z tymi złymi rzeczami, które doświadczał od ojca i które oni robili w czwórkę. Podsłuchiwał, nagrywał te rzeczy, zbierał różne materiały, żeby po prostu mieć jakiegoś haka, żeby mieć narzędzie, którym mógł się bronić w stosunku do ojca, który był dużo silniejszy, większy, miał nad nim władzę, nie tylko władzę fizyczną, ale też władzę materialną, był jego ojcem przecież. I ta czwórka, będąc umoczona i zdając sobie sprawę z tego, że Aleksander mógł coś wiedzieć, byli pod wpływem narkotyków, alkoholu, któryś z nich go zabił. Ja podejrzewam, że to jest Otto Dunsz. Nie ojciec, tylko Otto Dunsz, który ma bardzo nieprzyjemną przeszłość. Myślę, że on miał na ręce sygnet, a to, że nie umieliśmy go znaleźć, to może próbował uciec z kraju albo zrobić coś, zatuszować. Oni wszyscy w tym po prostu byli umoczeni. Jednak ten żal ojca, który się pojawił w niektórych scenach, wydaje mi się, że był prawdziwy. No i myślę, że Renata po prostu mogła coś wiedzieć jeszcze więcej. W trakcie przesłuchania to wypłynęło. Ja jeszcze bym dodała, że jeżeli były dalsze przesłuchania, a były na pewno w ramach tych materiałów obciążających za handel narkotykami, ja proponowałam deal. Możesz obniżyć, ale to znowuż bardziej szłam w być może Kornawskiemu, że może pomóc sobie i swojej córce, którą jeszcze ma. Jeśli powie, jak było naprawdę, co się stało z jego synem. Wyłączone kamery. Nie, to... Wyłączone kamery. To jest jakieś takie alibi, które im daje. Branie narkotyków, czyli że byli nieświadomi. Zeznanie siostry Bożeny. Zeznanie Renaty. Informacje o skłonności do przemocy z różnych źródeł. No i scena z Dominiką, która rozmawiała z Kornawskim i on bardzo brutalnie po prostu zareagował. Mhm. Iglewski, który mówi Dominice to, że ją śledzi, obserwuje, albo jakieś takie wyjątkowo nieprzyjemne zainteresowanie.
policjantką, która prowadzi sprawę, wręcz nie wiem, próba omotania jej, gdy jest nieświadoma, żeby wyciągnąć z niej jakieś informacje. Teraz się tej wersji możemy trzymać. Ale poczekaj, bo ja się trochę zgubiłem. Ty teraz wypowiadałeś, co według ciebie powinno być kamieniami milowymi? Kamieniami milowymi, dobra, tak. Dobra. Bo ja przepraszam, jeszcze myślałem o chwilkę o tym, co powiedziałaś ty, Kamilo, na temat tego dealu. To, żeby po prostu mogę dołączyć. Kornawski nie ma, kurwa, absolutnie pojęcia, co się mogło stać. Jest zdruzgotany. Gdyby nie policja na miejscu, to rozniósłby tę salę, w której właśnie został o to zapytany, w pył, bo nie przecząc, że jest umoczony w handel heroiną, nic się w domu nie stało Aleksandrowi. I kiedy takie coś pada, to jest furia. Jeśli on spotka w więzieniu bądź kiedykolwiek kogoś z tej jakby z reszty, to będzie z przyjemnością wypuści tę furię z siebie. Jestem bardzo przekonujący. On nic o tym nie wiedział. No to cała przyjemność po mojej stronie. Dobrze, to wróćmy, przepraszam, do tych kamieni milowych. Więc poproszę jeszcze raz, w sensie, żeby każdemu dać jakąś wartość liczbą, jeden albo dwa kwadraty. Myślę, że to są jedynki, to nie są jakieś szalenie mocne dowody. Ja tutaj wydaje mi się, że 7 naliczyłem. Dobra, a taśmy były w tej liście, czy nie? No bo taśmy są dosyć mocnym dowodem. Ja bym dał im 2. No to na ósemkę skoczymy. Czyli podsumowując, taśmy za 2, zeznania Renaty o przemocy 3, zeznania siostry Bożeny o przemocy, o telefonowaniu 4. Iglewski, który ciśnie Mauer, to jest 5. Wyłączanie kamer 6. I branie narkotyków, robienie sobie alibi i tak dalej 7. I ja tego Dunsza dawałem, że przeszłość taka kryminalna i tak dalej za 8. Więcej grzechów nie pamiętam. Kupuję to. Dokładasz coś, Dominika? Ja myślę, że ty, Marcin, zrobił dobrą robotę. Podsumował. Dobra. To teraz tak, jest was dwoje. Proponuję, żeby każdy z was rzuciło jedną dziesiątką jako kością tego wyzwania. Przy ruchu zamknięcie sprawy, drodzy słuchacze, nie rzucamy kością działania w ogóle akcji, tylko wynikiem działania są właśnie ilość tych kamieni milowych, czyli 8. Jeśli na tych dziesiątkach, które będą rzucać gracze, wyjdzie 8 lub więcej, to o tyle słabszy będzie ewentualny sukces. Albo oczywista skucha, jeśli obie kości będą miały wyższe numerki. Rzucamy. Aha, jeszcze, no? jeszcze było to, że robiliśmy tą dokumentację, ale zarobiliśmy za mało. Nie, ja policzyłem, że nie zapełniliśmy tej ścieżki dokumentacji, która by nam dodała punkty, także... Tak, ja trochę pamiętałem o tym, ale nie dokończyliście, rzeczywiście nie było na to miejsca, okazji, może. Więc tylko ta ósemka. Rzucamy. 1. 1. A ty, Kamilo, ile rzuciłaś? 7. 7. Czyli jest to triumf. Sprawca zostaje złapany lub skazany. Każdy członek zespołu otrzymuje 3 punkty doświadczenia. Drodzy państwo. Rozprawa wykazała, jakby tok rozprawy, który nie trwał długo i nie był specjalnie skomplikowany, wykazał, że wracający po spotkaniu z siostrą z lasu, nabuzowany tym spotkaniem poniekąd, młody Aleksander spotyka przy samochodzie już wsiadających do samochodu Dąsza Iglewskiego i pyskuje im, żeby odczepili się od jego ojca, żeby go zostawili, żeby on w końcu był dobrym człowiekiem. I widocznie wypowiedział za dużo, więc w sensie udowodnił tym, co mówił, że podsłuchiwał kwestię dealu heroinowego i Dunsz się na niego rzuca, tłucze go tam na miejscu, po czym stwierdza, że to nie do końca jest sens, żeby tylko go stłuc, zaciąga go do parku, oczywiście Iglewski w tym pomaga, ta relacja pomiędzy Iglewskim i Dunszem to jest taki... że tak powiem,
bardzo zdyscyplinowany i wręcz siłą trzymany przydupas przy tym dunszu, który jest prawdziwą bestią. No i tam się dzieje reszta. Jeszcze się okazuje, co już właściwie jest też pewne, ale że grupa krwi siostry Bożeny, ponieważ rozprawa się tym zajęła, sąd się tym zajął, pasuje do tej, która została znaleziona w parku. Więc wszyscy panowie, cała czwórka dostają dosyć duże wyroki. Poniekąd jest to trochę polityczne, ponieważ panowie dyrektorowie w tym kontekst ewentualnej fuzji ze spółką państwową dostają wysokie wyroki, mimo że nie brali udziału w zabójstwie, a Dunsz i Iglewski dostają srogie wyroki za zabójstwo z premedytacją. Dunsz i udział w tymże zabójstwie Iglewski. I Wiktor wchodzi do swojego ogrodu. Minęło nieważny x czasu, tam jest po prostu nie za wiele po tych wydarzeniach. A Dominika może po pierwszym spotkaniu, które było zbyt krótkie, spotyka się z Krystianem albo jedzie z Krystianem, żeby rzeczywiście wpaść do tego szpitala. Czy tak może być? Myślisz, że Dominika by na takie coś się dała namówić? Żeby odwiedzić wstępne? Że po sprawie... Tak. No, za jakiś czas. Wiktor, wchodząc do swoich rabatek, czuje, że tu ktoś był. Może widzi ślad. Może tylko czuje ten taki odczuwalny szóstym zmysłem smród włamania. Siostra, która wychodzi z pomieszczenia, gdzie jest stępień, mówi: drodzy państwo, obudził się. Właśnie jest lekarz, ewaluuje jego stan. Doniesiemy o tym, na ile jest możliwe porozmawianie. W jednym z miejsc w Wiktorze, pomiędzy dwoma zasadzonymi takimi rządkami roślin, widzisz kwadrat białej, kwadrat kartki takiej. Z daleka widać ładnej, papeteryjnej, nie wyrwanej z zeszytu, która leży, przylega mocno do ścieżki na samym środku. Jest na tym napisane bardzo ładnym pismem, takim wykaligrafowanym wręcz. Do Wiktora. Dominiko, kiedy siostra wchodzi z powrotem, to czujesz taką ulgę siedzącego obok zombiego, który patrzy na ciebie. I widać tak, jakby na tyle się denerwował całą tą sytuację, że jest po prostu rozlaną galaretą radości. A ty, Wiktor, podnosząc delikatnie tę kartkę patykiem, żeby nie zostawiać śladów albo żeby nie borykać się z tym, widzisz, że pod spodem jest wykopany malutki dół i w nim ułożone cztery palce. Obok siebie bardzo równo ścięte, a na odwrocie tej kartki napisane jest: to nie byłem ja. I zakończymy tym, że Dominika, która patrzy w twarz zombiego, uśmiechniętego i szczęśliwego, który zdążył ci powiedzieć o tym, że też wychowywał się w domu dziecka, że w pewnym momencie pojawił się w jego życiu stępień, że nie jest to jasne i oczywiste, bo nie chcą tego badać, ale możliwe, że jest tylko synem, który... Możliwe, że dzieci miał więcej, ale kiedy siostra powiedziała mu, to w bardzo specyficzny sposób, nie myśląc o tym, gładzi swoje długie palce w takim odruchu ulgi, tak jakby zdejmował z nich jakieś rękawiczki.